Witam wszystkich bardzo serdecznie i na wstępie chciałbym przeczytać i pragnę przeczytać z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza z 4 rozdziału, 2 pierwsze wiersze. Będzie to wstęp do modlitwy, a później nasz wykładowca będzie dzielił się tym, czym, do czego go Pan przygotował i z czym w sercu swoim i przyjechał. A więc bardzo proszę, otwórzcie pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział, od 1 do 2 wiersza. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach, w innym tłumaczeniu to wyrażenie w późniejszych czasach jest przetłumaczone w czasach ostatecznych, a myślę, że nikt zdrowo myślący nie zaprzeczy, że żyjemy w czasach ostatecznych. Pan Jezus powiedział kiedyś do uczonych w piśmie, sadyceuszy i faryzeuszy, że potrafią przypowiadać pogodę, potrafią rozeznać, czy będzie taka, czy inna pogoda na następny dzień, następnego dnia. Natomiast znaków czasu poprzedzających powtórne przyjście Pana Jezusa nie są w stanie rozeznać. I jednym z takich znaków sygnalizujących, że żyjemy w czasach ostatecznych, jest to, o czym mówi dalej apostoł Paweł. A mówi on dalej, że w czasach ostatecznych odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. I to jest zdumiewające, że w dobie tak daleko rozwiniętej cywilizacji, w jakiej przyszło nam żyć, ludzie wierzą i coraz więcej jest takich, którzy wierzą w przeróżne zabobony, przepowiednie, wróżbiarstwo, pleni się na każdym kroku, a więc ogólnie rzecz biorąc okultyzm. Dlatego tematem naszego seminarium jest niebezpieczeństwa okultyzmu. Oczywiście to jest bardzo szeroki temat. Brat wykładowca będzie pewnie poruszał różne zagadnienia związane z okultyzmem, z współczesnym okultyzmem, z okultyzmem sięgającym korzeniami daleko głęboko w przeszłość. W każdym razie, zgodnie z moimi obserwacjami, jest to coś charakterystycznego, że tak wykształcone pokolenie, jakim jest pokolenie współczesne, tak bardzo, bardzo, bardzo angażuje się w okultyzm. A przypomnę tylko, iż okultyzm, zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte, jest obrzydliwością w oczach Boga. A więc każdy, kto się tym para, kto się tym zajmuje, musi być tego świadomy. No ale problem polega na tym, że nie we wszystkich kościołach, nie wszędzie ostrzega się parafian, ostrzega się ludzi, ostrzega się członków kościoła, by się trzymali z daleka od okultyzmu. I w związku z tym ludzie nieświadomi rzeczy, często nawet choćby dla zabawy, zajmują się spirytyzmem, wywoływaniem duchów i tak dalej, i tak dalej. Nieświadomi, jak powiadam, że to są rzeczy obrzydliwe Bogu. A poza tym, tytułem wstępu powiem także, że nie spotkałem jeszcze przypadku, aby ktoś, zajmując się okultyzmem w przeszłości, nawet w dzieciństwie, nie odcierpiał tego w sędziwości. Duchy okultystyczne rezerwują sobie czas na atak. I wtedy, kiedy słabnie ciało, kiedy rozum już nie funkcjonuje, jak funkcjonować powinien, bardzo często objawy okultyzmu, którym się ci ludzie zajmowali w przeszłości, w dzieciństwie, w młodości, dają o sobie znać. Ale o tym będziemy mówić podczas sesji. A zatem ja mam nadzieję, że to seminarium wstrząśnie sercami tych i sumieniem tych, którzy się tymi rzeczami kiedykolwiek parali, zajmowali albo zajmują jeszcze ciągle. Mam nadzieję, że kiedy nastąpi już zakończenie seminarium, względnie jutro do południa,
będziemy mogli się też modlić z tymi osobami, które się zaangażowały w przeszłości albo ciągle się angażują w te obrzydliwe Bogu praktyki. Więc w związku z tym otwieram nasze seminarium na temat niebezpieczeństw okultyzmu. Powstaniemy, pomodlimy się, poprosimy o błogosławieństwo dla nas, dla wykładowcy i resztę już czasu oddamy naszemu drogiemu bratu. Panie Boże Wszechmogący, w imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci gorąco i serdecznie, że pozwoliłeś się nam tutaj zgromadzić, aby być ostrzeżonymi przed tymi praktykami, które stają się modne i które stały się modne, a które są obrzydliwością w oczach Twoich, które zasmucają Ciebie. Panie, Ty wiesz, jak wielu ludzi jest zaangażowanych w różne formy okultyzmu, Panie, i te starodawne, i te współczesne. Tak bardzo Ciebie prosimy, abyś poprzez swoje słowo, poprzez wykład ostrzegł nas, abyś, Panie, nasze sumienia pobudził, abyś spowodował, że będziemy świadomi tego, co się dzieje, co się wydarza i będziemy stronić od tego wszystkiego, co jest grzeszne, co jest obrzydliwe. Proszę, Panie, abyś nas przygotował na słuchanie i na przyjęcie Twojego słowa. Proszę też, abyś błogosławił naszych drogich gości, brata Jacka, który będzie prowadził wykłady. Błogosław pastora. Dziękujemy Ci za jego szczęśliwy przyjazd. Dziękujemy Ci, że go zachowałeś w drodze ze Słupska aż tutaj do nas. Dziękujemy Ci, Panie, że choć się to wrogowi nie podoba, że ten temat będzie wykładany, Ty jednak zachowałeś, tak jak się modliliśmy i szczęśliwie go przywiodłeś. I tak w Twoje ręce oddajemy całe to seminarium. Oddajemy poszczególne sesje w Twoje ręce i prosimy, abyś nas błogosławił, abyś, o Panie, swoim Duchem Świętym otwierał nasze oczy na poznanie prawdy. A Ty powiedziałeś, że jeśli poznamy prawdę, prawda nas wyswobodzi. I niech to się dzieje podczas tego seminarium. Nasz Wszechmogący, dobry Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa, o Boże, wyznajemy, że Jezus jest Panem, że większy jest Ten, który jest w nas, niż Ten, który jest na zewnątrz. Wyznajemy, że mamy prawo i możliwości, moc deptać po wężach, skorpionach i wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej. Panie, niech w imieniu Twoim umysły nasze będą uwolnione. Niech żadna moc nie jest w stanie powodować zamieszania w naszych umysłach, ale aby cała nasza uwaga była skoncentrowana na Tobie, a my się poddajemy Tobie, Boże nasz i Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen.